Witam Was kochani w mojej kuchni. Ostatnio mnie nie było, bardzo przepraszam, ale się nie wyrobiłam. Miałam fajną imprezkę w robocie, z roboty. Także czasu nie było, ale tym razem mierzę Hughes dla Was tu i mam dla Was zdrowe jedzenie, jedzonko dzisiaj, takie papryki nadziewane, ugotowaną quinoa, przyjdzie tam do środka to właśnie ugotowaną quinoa, cukinia i feta i do tego pyszny sos, prosty, pyszny sos pomidorowy. Kochani, ja już Wam pokazuję, co potrzebujemy. I kochani, to są składniki tak na 3-4 porcje. Tu mam papryki, wrzuca się 6 takich średnich, nie żeby nie były za duże. Tym razem żółte i pomarańczowe, tak mi się podobały. Potem tu mam quinoa, około 250 gramów. Musimy na przód jeszcze ugotować, ale to zaraz. Potem mam tam jedna cukinia, taką średnią. Czekajcie, muszę ta pomieszać trochę w tej quinoi. Cukinia, cebula oczywiście dużo, czosnek, dwa pomidorki, nie muszą być koniecznie, ale miach tak leżały mi już prawie, że psują się w jedną, to użyję też do tego, to bardziej na dzienie. Potem tam 200 gramów sera feta i do przypraw, przyprawy bym potrzebować sól, pieprz i tu chyba miach tymianek, możecie tam wasze ulubione dać zioła, no. No przecież ugotujemy quinoa, to odstawię na bok. Ja bym musiała powiedzieć, do quinoa dałam troszkę za dużo soli, tak około jednej płaskiej łyżeczki, ale to mi potem było dużo, ale za to potem do tego nadzienia nie dach soli, dlatego się wyrównało. Tu wleja teraz woda. Ja też muszę powiedzieć, ja też tak na oko zawsze gotuję ta quinoa, tak żeby mi odpowiadała miękkość. W sumie ona nie będzie zaś taką miękką jak ryż, ale ona tam trochę się zmiękczy. Zmięknie podczas gotowania. Postawia to na ogień i bana gotować około 15 minut. Tam się gotuje. W międzyczasie się już pokroiła cebula i czosnek na drobno, kosteczka. I to podsmaża na oleju, ale tu idziemy jeszcze do quinoa. Widzicie, jak to wygląda po 5 minutach. Zaczyna się gotować. Już zmniejszyła tu ogień na 6 chyba albo na 5. Przykryja to i często bana mieszać. Jeszcze potem wrócimy do tej quinoi. Quinoi. Na patelni się podgrzała około 5-6 łyżek oleju roślinny i podsmaża ta cebulka, aż się zeszkli, a w międzyczasie z czosnkiem jeszcze poczekamy. Czosnek będzie prawie, że na samym końcu. Cukinia pokroimy się na malutką kosteczka. Wiecie, żeby fajnie się wkomponowała w tej quinoi, w tym nadzieniu. I ta cukinia też podsmażymy. Na razie w boku zaprzyszykuje się wszystko. Papryka, musimy ten środek wydrążyć. Oczywiście papryka umytą. Górę odciąć. I no te pestki wyciągnąć. Ten zielony sztyl się zostawić. Bo to potem fajnie wyglądał. I tak mają te wszystkie papryki wyglądać. Tu moja cebulka się prawie, że zeszkliła. Teraz tu wciepna ta cukinia. Czosnek jeszcze poczekł troszkę. I oto bana smażyć tak około 5 minut. Jak macie takie wrażenie, że bo trochę może za suche je, albo nie chce się tak, wiecie... No ja za mało oleju, dajcie troszeczkę oleju, albo łyczek, malutki łyczek wody. Tu mam te dwa pomidory, już takie miękkie są, tu się je pokroja też na malutką kosteczka i potem pójdą do nadzienia, ale teraz nie wiem, czy bana je smażyć, czy nie. Okej, będziecie widzieć. Ta cukinia już prawie, że taką fajnie też zeszkloną, podsmażoną. Teraz te pomidory tu dach, pomieszam troszeczkę. Tu jest moja quinoa, tak wyglądał. Jeszcze tu mi woda wyparowała prawie tak. Jeszcze tu troszkę potrzebuję. Doleja się wody, tak gdzieś no 50 wody i jeszcze zostawiam. Tu pomieszam jeszcze te pomidory. To znaczy moje nadzienie. I teraz dodam ten czosnek i krótko jeszcze podsmażam. Co do quinoi, quinoa pisze na opakowaniu, że trzeba ją umyć. Ja nigdy tego nie myłam. Zawsze robię tak i tak je dobrze. Bo w robocie zawsze bardzo często gotuję quinoa, potrzebuję do sałatek. Moje
moja papryka tak wyglądał. Przygotowana już w pojemniku żaroodpornym. I teraz ten nadzienie do papryk się zrobimy do końca. Ta quinoa przełożyła się do miski. Potem ta cukinia z tym cebulą i z pomidoruma. Wszystko to połączymy. Przyprawia się pieprzy, soli tutaj nie do wałach, bo jednak mi ta za dużo soli w cedrach do quinoi wystarczyło. Tu ma jeszcze pietruszka. To tak według uznania. Tym razem nie kroję na desce, nie siekum, no się tak nożyczku ma posiekum troszkę. Tu je tak gładko, miał trochę gładkie pietruszki i tu się wezmę ta taką, powiedzmy, ozdobną, ona, ja zawsze gordo, taką ozdobną, ona jest fajną taką. No i tak banan nożyczką ma ciąć. Nie chciało mi się też deski brudzić. No, wymieszać to, jak to troszkę ostygnie, ciuciu, to potem wkrusza do tego ta serfeta. Zaraz to będziemy robić. Całe to wykruszyć, pokruszyć, żeby takie kawałki były. Dokładnie, delikatnie wymieszać, żeby ten ser się tak nie rozwalił. Wiecie, żeby nie było takiej pampy, ciapy. I możemy nadziewać nasze papryki. Nasze papryki. Tego nadzienia mi troszkę zostało, ale tak wiecie, na siódmą papryka by starczyło, ale nie miałam większego pojemnika. Ja miałam, ale nie chciałam. Tym mi się bardzo podobał ten pojemnik, ta forma żaroodporna. Na 7 by starczyło, ale ja się to tak zjadła. Ja tam zawsze lubię takie nadzienia. Przykryjmy to. I w tym czasie, teraz zrobimy sos pomidorowy, taki wiecie, standardowy sos pomidorowy. Będziemy potrzebować oczywiście jedna cebula mu posiekaną już, jeden ząbek czosnku, o to mu dużo cebula. Ja cebula. 2 łyżki koncentratu pomidorowego tu mam. 500 ml przecieru pomidorowego, to są te zmiksowane pomidory takie. Do przyprawienia użyjemy sól, pieprz i tu miałam zioła prowansalskie. Jak lubicie jakieś tam specjalne zioła, to możecie oczywiście dać tak, żeby było smakowo, żeby był ten sos smakował. Cebulka oczywiście na oleju podsmażyć. Ja zawsze zapominę oleju wystawić, ale to zawsze chyba wiecie, że cebulka się smaży na oleju. Zawsze na oleju smażę. Zeszklimy ją. Tu teraz ten czosnek. Pomieszło to tak, około pół minutki. Potem ten przecier pomidorowy. Też tak pomieszło, rozprowadza go po tej całej patelni. Tak, żeby się troszkę podsmażył, żeby się skarmelizował. Wiecie, koncentrat pomidorowy ma cukier w sobie. To się fajnie skaramelizuje. Fajnie to rozprowadza. I wleję tu ten przecier pomidorowy. Teraz zaraz 500 ml. Akurat ta ilość tego sosu mi starczyła do tych papryk, do tych 6 papryk. Ja bardzo lubię, a moje dzieci też takie papryki jeść z dużą ilością sosu. Doprawia się to troszkę solą, pieprzem i tymi zioła prowansalskimi. Tak na oko da jedna łyżeczka. To tak będę gotować około 5 minut, żeby się tak przegryzły, fajnie skomponowały te składniki. I zaraz będziemy dalej robić. Ok, zostawimy, posmakuje oczywiście. Oczywiście to się przed tym około 5 minut gotowało. Zanim to przyprawiłam, teraz się to przeleja do tego pojemnika, żeby mi się to fajnie wlewało do tych papryk tutera. Wlejemy to wszystko i to pójdzie do piekarnika, włącza się piekarnik na 180 stopni góra-dół i to bana tak piec 45 minut do 50 minut. Kto ma termoobiekt, tak to 160 stopni, około 30 minut, 35 minut, 40 minut. Patrzcie, żeby było się tak bardziej, żeby było się to tak nie, no nie przypoliła ta papryka, żeby się tak nie spiekła. Ja lubię raczej papryka tak, jak tu jest pieczoną, przypieczoną u nas w robocie, to zawsze tak. Wydaje mi się, że za długo to piekło i pan taką brązowo wyglądał spieczoną, nieapetycznie. Okej, tu pana już z wami jeść, tak już to wygląda, jeszcze gorące,
fajnie te nadzienie się fajnie trzymie tu, jak widzicie, nie kruszy się tak. Oczywiście zaraz się pokruszy, ale to normalne. Ale tu się fajnie przekroiło i wszystko się też fajnie trzymało na widelcu. Można się pokroić na mniejsze kawałki. Oczywiście też gorące, zaraz z Wami spróbuję, ale było bardzo, bardzo pyszne i często na to też robić, bo jest nawet jest szybko się robi i zdrowe i pyszne i myślę każdemu zasmakuje, posmakuje, kto tego jeszcze nie znał. Smacznego! Moje działki pierwsze rozjadły quinoa, zajadało się, one chyba ani nie wiedziały, co to jest ta quinoa. No zjadły, pytą się, czy smakowało, powiedział, że ja i czy pierwszy raz quinoa jadły ja. Czyli bardzo pyszne, bo ja lubię taką konsystencję taką tej quinoa, jak jem zawsze. Często w robocie dokumenta quinoa jako dodatek do sałatki, to takie zielone sałaty, tam też idzie jak marchewka, potem jeszcze soczewica czarną. I jajko, i tam, wiecie, ten sos taki i też bardzo pysznie smakuje. No kochani, tak jadła ta papryka i się tak myślałam, w sumie do takiej papryki to można dużo na dzień zrobić. Można same warzywa tam dać, mięso oczywiście mielone i kuskus to z nocie. Już chyba robiłam z mięsem mielone, czy z kuskusy, nie wiem, ale to tam idzie się wyszaleć w takich nadzieniach, Aha, smakuje też odgrzewane, bo to mi zostało, może tego nie jadł, to zjadła się na drugi dzień też i też było bardzo pyszne. Dobra kochani, to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!